Panie doktorze, czy dzisiejsi rodzice potrafią wymagać od swoich dzieci, czy potrafią stawiać wymagania? Nie ma dzisiejszych rodziców. Są rodzice, jedni potrafią, drudzy nie. Wszystkich warto zachęcać. Jak rodzice mogą wychować dzieci, żeby wyrosły na osoby, które potrafią dawać innym, które potrafią myśleć o innych? No, w najkrótszy sposób to nie przeszkadzać im rosnąć wewnętrznie, czyli nie otaczać nadmierną opieką, nadmiernymi dyrektywami, nie osaczać go swoją mądrością, tylko zostawiać mu przestrzeń, żeby to dziecko mądrzało poprzez własny wysiłek. No i poprzez stawianie zadań, za które się ponosi odpowiedzialność. W każdym wieku są pewne zadania, które dziecko może i powinno podjąć i to go dźwiga. Wychowanie można sprowadzić do dwóch podstawowych rzeczy. Po pierwsze, żeby rozwój, który jest cechą właściwą dziecka, pobudzać, czyli wyzwalać, jakby powodować, żeby on następował szybciej, a po drugie ukierunkowywać, żeby to nie był rozwój w złym kierunku. Osoba, która jest zdobywcą 9-8 tysięczników, na pewno jest osobą wytrwałą. Dlatego chciałabym Panią zapytać, jak dochodziła Pani do tej cechy, jak osiągnęła Pani tę wytrwałość? Oj, wytrwałość jest faktycznie taką cechą nabytą, ale nie jest też dana raz na zawsze. Więc o wytrwałość musimy cały czas zabiegać, ale nie dla samego zabiegania, w sensie, żeby ją po prostu mieć. Tylko ona jest ważna w ogóle w życiu, w różnych aspektach. A osoba, która może nawet nie jest jakaś super utalentowana, nie jest może jakoś najlepsza i wybitna, niemniej jednak jakąś taką wytrwałą pracą będzie się starać, żeby dojść do jakiegoś określonego celu, to zazwyczaj dochodzi dalej. To jest właśnie ta wytrwałość, że my nie tylko czekamy na jakieś wielkie wow, ale robimy czasami, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nie chce, po prostu robimy rzeczy, które, mówiąc krótko, do nas należą w pewnym sensie, że ustalamy sobie cel i do niego dążymy, niezależnie od tego, czy jest przyjemnie, czy jest czasami trochę mniej.